Cześć. Dziś taki krótki vlog, może mniej WordPressowy, ale będzie bardziej dotyczył rzeczy, które wydarzą się w najbliższej przyszłości. Między innymi w przyszłym tygodniu będę nagrywał odcinek podcastu, gdzie będziemy rozmawiać z moim gościem na temat prawa. Więc jeśli masz jakieś pytanie, które mógłbym zadać prawnikowi, a które dotyczy gdzieś tam WordPressa, czy pracy z WordPressem, zleceń dla klientów, umów, prawa autorskich, tego typu rzeczy, jeśli jest coś takiego, o co chciałbyś zapytać prawnika, no to zostaw mi w komentarzu informację, bądź wyślij gdzieś tam w prywatnej wiadomości, czy na maila. Będzie to też fajny przykład, aby zadać to pytanie podczas rozmowy w podcaście. Także jeśli macie jakieś pytania, zostawcie w komentarzu, a na pewno zadam je podczas rozmowy. Kolejna rzecz, o której gdzieś tam już pisałem, między innymi w moim newsletterze i też na Instagramie o tym chyba mówiłem. Planuję w najbliższym czasie, mam na myśli tutaj ostatnie miesiące tego roku, ruszyć z jakimiś takimi live'ami cyklicznymi, oczywiście dotyczącymi WordPressa. I tutaj kilka pytań. Czy te live'y wolelibyście oglądać na Facebooku czy na YouTubie? Czy te live'y wolicie oglądać do południa, czy raczej wieczorami? I czy chcecie, aby tam były jakieś takie konkretne tematy poruszane, jak na przykład to, jak za pomocą wtyczki X zrobić jakąś tam rzecz, czy jak wykonać jakąś tam rzecz w WordPressie? Czy może bardziej takie tematy ogólne, może troszkę luźniej związane z WordPressem, ale oczywiście gdzieś tam wokół tego WordPressa wszystko będzie krążyło. Także też podzielcie się w komentarzach swoim zdaniem na ten temat i dajcie znać, o czym chcielibyście na takich live'ach posłuchać. I ostatnia informacja na dzisiaj to taka, że mój podcast pojawił się w aplikacji Empik Go, także jeśli używacie tej aplikacji, to również tam będziecie mogli posłuchać mojego podcastu. Na dzisiaj to chyba tyle. Ja wracam do szkolenia, bo jestem w trakcie szkolenia kolejnej grupy z podstaw WordPressa. A tak mniej więcej wygląda moje stanowisko pracy, gdzie będę szkolił przez cały weekend kolejne osoby, które chcą wejść do naszego WordPressowego świata.